Witam tu, Alistejo. Ruszający w bój. No proszę się tutaj. No, proszę się przesuwać. Tak, pamiętam, że tu została jeszcze pewna formacja nieumarłych. O, i coś właśnie pilnują. I fajnie, bo trochę silniejsi są. Dobrze, damy sobie bonus. Bonus do doświadczenia. Okej, okay, niech na siebie już zarabia. A może coś tutaj bym skorzystał, co? Zdolność błogosławieństwa samotności. Na początku każdej tury jeden z twoich oddziałów wpada w bitewny szał. Zachowujesz panowanie nad wszystkimi swoimi wojskami doświadczającymi tego stanu. I możesz ponownie wykorzystać tę umiejętność za 12 bitew. Okej. Okay. Czyli co? Walczmy! O, dwa sztandary nawet są. Teraz tak, skrzyneczkę... Nie widzę. Łuczników mają, ale spokojnie, dam sobie radę. Obejmiemy wszystkich. I dobijemy wszystkich. A tymi, którzy się ocalają, zajmą się moi miotacze oraz... O, już nie ma łuczników. Tutaj coś jeszcze jest. A i ci rycerze. No i oczywiście posłanie z Reginy. Jak najbardziej. Aha, mogłem jeszcze coś innego zrobić, ale dobra, nie będzie tak, jest. Nie jest najgorzej. No, szkieletu dużo już nie zostało, więc jest fajnie. Tutaj, no i właśnie to mogłem zrobić, ale nie zrobiłem. Teraz zrobimy to w ten sposób. Tutaj jest ok, więc. Ale dajmy sobie jeszcze jedną nadzieję na jeszcze jeden strzał. To może jednak dajmy w taki pewniejszy sposób. I tutaj nic. Tutaj... Czy to w ogóle ma sens? Kogokolwiek tutaj bić? Nie. Jest dobrze jak jest. Tutaj jeszcze raz. I nic więcej nie robimy. Teraz ruch należy do nich. Najlepiej tak się w kółko. Tutaj zbili... O właśnie, w ten sposób. I będziemy osłabiać co turę. Tu nie bardzo, tu też nie bardzo, ale możemy podejść. I już jest lepiej, chociaż wolałbym tu bić. Ale niech będzie jak jest. O. Tak, tu możemy bić. To jest tak potężna jednostka, tak szczerze mówiąc. No. To zaczynamy taniec. Może być, a czy kula ognia nie byłaby czasem? Nie, nie do końca bym powiedział. Chyba lepiej będzie po prostu w ten sposób. Szał. O właśnie. To da mi podpalenie. Nie, jednak nie. A, jest. Może to jest losowe. Dobrze. A tu? A, jest. Dobrze. Tutaj nic. Tutaj cię chcę. A, no tu by można było w sumie zmniejszyć ich liczebność. Tutaj. Tak. I strzelamy. Jeśli chodzi o inkwizytorów, to chciałbym tu jednak. Chociaż mogę też tu, ale nie. Jeden kroczek i bijemy.
Okej. Tu. Okej. Jest ok. Akurat właściwa jednostka dostała szał. Dobrze, ale w sumie to... Chodźmy. Ok. 19 szał. W sumie chciałbym chociaż tylko ten szał zużyć, bo... Jest mi to potrzebne do Achika, a w sumie nie będę teraz potrzebował, gdyż, jak wiecie, idziemy po posiłki. A nawet gdybym potrzebował, no to przecież to i tak mi zwrócą do 43, więc... Nie ma wielkiego problemu. Tu można mieć. A to magią i zwykłymi strzałami. Wykończymy taką twardą formacją, bądź co bądź. Gdybym walczył nieumarłymi, to na pewno chciałbym ich mieć. A jak wiecie, będę kręcił serię Darkseida, czyli Mrocznej Siły, to właśnie zamierzam grać nieumarłymi, gdyż wybrałem frakcję wampirów. I pewnie będę dążył do takiej jednostki. Dobra. Nie przedłużajmy. I co takiego pilnowaliście? Tylko to, nie ma tu żadnego przejścia albo ukrytej lokacji. Nie, no to chyba przeszukałem. Jak tu byłem za pierwszym razem? Teraz czy ja się tu nie zgubię? Aha, racja, przecież mamy mapę. No i tu jest wyjście. Czyli dobrze idę. Można by ten statek... W sumie jest dosyć ładny. Jeszcze miałem do wyboru statek wikingów, ale... Ten jest dużo ładniejszy. Tam pamiętam, że dwie armie jeszcze zostały w takiej jaskini. A zajmiemy się tym. W nieco późniejszym terminie. Pewnie znowu będę musiał po coś do arcymaga Rezo zajrzeć, no to wtedy mógłbym ewentualnie... A jeszcze zacznę. Teraz to ja chcę posiłki zaciągnąć. Rekrutów. No właśnie, ten statek nowy. Ale w sumie ten jest ładniejszy. I tym razem na Fastland. O, tutaj to się znajduje, ale tu coś... Coś jest jeszcze nierozpoznane i tu... Dobrze, ale Fastland. I właśnie, sprzedam te nadwyżkowe... zwoje. Tu, okej. Tu chyba byli jarlowie z tego co... Nie? Może w zamku? Czy sprzedajesz? Aha. Że w zamku. Dawno tu nie byłem. Ci tutaj na pewno... znaczy, on na pewno ich nie sprzedaje. O, właśnie. No, warto było przyjść. Dobrze, to teraz tak wykorzystajmy sytuację. Sprzedajmy zaklęcia. Czyli tak, tutaj... O, sporo się tego zebrało. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę.
to też nie za bardzo mi pasuje. Potęga nocy. Nie chcę. Światło życia. Nie chcę. Dobrze. Berserkera nie chcę. Cofnięcie czasu. Trudno mi się wypowiadać na temat tego czaru. Zostawmy go sobie. Oddech piekieł nie chcę na pewno. Armagedonu też na pewno nie chcę. Bo to trafia nawet w własne jednostki. To nie chcę. Można się tego pozbyć. Negacja. Szybciej wygasają efekty zaklęcia celu przez cały czas trwania zaklęcia. Efekty innych zaklęć rzuconych na cel nie trwają dłużej niż jedna runda. Nie chcę. Burza śnieżna. Nie chcę. Mam coś lepszego. Łańcuch też nie chcę. I węża też nie chcę. I jest fajnie. Full kasy. Tu jest ok. Tu mogę dodać, ale z mojej rezerwy. Tu jest ok. Tu jednego, ale to na Rifty, to tam już wiemy gdzie. Także nie jest to wielki problem. Teraz wracamy na Rifty, do nowo poznanej krainy. Tylko muszę tu uważać, bo tutaj pewien statek pływa. A na statku banda łobuzów. Ale póki co... Ach, to jednak tylko złoto. Naprawdę nic tutaj fajnego nie macie. Cześć. Równa siła. O, skrzyneczkę tam też. Srebrny łańcuch. Nie chcę. Dobra, wracamy. O, runka mocy. Tu było warto przypłynąć. O. Cześć, siema. Mam nadzieję, że tu nie wpłyną. O! Kolejna sterta ozdób. Kasa. Tutaj nie chcemy. O, tu bym mógł. Tak. Jeszcze to. O! I spadamy. Czy tu można wpłynąć? Nie. No ładnie udało się pozbierać. Hej. O, proszę. Spadło tych skrzynek. Czy ja chcę to teraz podnieść? W sumie, skoro już tu jestem... Oj! Dobra, innym razem. Mogłem trochę dłużej poczekać. I jeszcze tu. Czy to już koniec? Coś tu widzę. Moje złotko.
Tak, tak. Krzyczcie sobie. Aha, tu jest chyba to miejsce, w którym mogę zaciągnąć wróżbitę do mojej armii potężnej. Szybko, szybko. Tak, tak. Raz, dwa, jest. Szybcy są. I silni. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym myślę, że stoczymy tu emocjonujące pojedynki.